Zabawne jest to, że Ark nazywa się Sześciogoniasty Uwolniony, a na dobrą sprawę przez cały czas, aż do końca nie powiedziano nam tego, że Utagata nim jest. No nic to, lecimy z ocenianiem. Strasznie bezuczuciowy jest ten Utagata, co mi się podoba. Ciekawe jest też to, że ten dziad w filerze używa tak potężnej techniki, która de facto jest zapowiedzią tego, co zrobi Pain. Choć w przypadku starca to nie czuć jego mocy, bo jest epizodyczny, więc tak trochę znikąd ma tego powera. Śmiechłem za to, jak Yamato zrobił straszną minę, a Naruto to podłapał i też zrobił. Całkiem okrutna była ta technika, co złapała ludzi w bańki, a później się w nich rozpłynęli i rozerwało ich na strzępy. No i smutny jest ten friendzone Hotaru, pomimo że praktycznie jej nie znamy, to widać tą obojętność Utagaty i że ryje jej to banie. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, odcinek oceniłem na 8. Fajnie tutaj wkręcili paniusie, że są takie górskie pijawki, które w rzeczywistości zrobił Sai, by chciała, aby Konoha ją ochraniała do końca lasu, a Naruto w myślach powiedział, że nie wie, że wioska, do której idą, prowadzi przez las. Śmiechłem. W sumie też mocne były wspomnienia Naruto o Jirai, który już nie żyje, ale Uzumaki o tym nie wie. Później super Hotaru ryła banie Utagacie, bo była zdolna opanować wszystko, co ten jej narzucił, a specjalnie dawał jej trudniejsze zadania. No i ten flashback Bąbelka był przerażający, choć nie mówił za dużo, bo jego mistrz coś tam mu zrobił, ale my nie wiemy co. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, odcinek oceniłem na 7. Sprytnie tutaj Hotaru założyła pułapkę ze zwojem, który wybuchł, gdy ci myśleli, że to zakazana technika. Ten ich szef jak dla mnie trochę dziwnie wygląda, ma twarz jakby był marionetką. I ogólnie pomimo tego friendzone'u, to ta relacja pomiędzy Hotaru a Utagatą czasem jest urocza, widać, że dobrze go zna i to mu mąci w głowie. Tak jak chociażby to, jak zaczęła się przed nim rozbierać, co go zdziwiło, a to tak naprawdę miało służyć temu, by pokazać mu plecy. Nieźle. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 7. Yamato w sumie jest badassem w tej rozmowie, w sumie wywyższał Konohę nad Kirigakure, a do tego spoko było to, że Kiri i Konoha potrafiła się dogadać, żeby wzajemnie sobie pomóc, gdzie Anbu Kiri zadeklarowało, że poczekają, aż Konoha wykona swoją misję, a dopiero wtedy będą ścigać Utagatę. Do tego zaplanowali to dosłownie stojąc koło Jinchuriki. Z minusów to mam wrażenie, że historia Utagaty jest dość typowa, gdzie on widocznie o czymś nie wie o swoim mistrzu, który prawdopodobnie chciał mu jakoś pomóc, czy coś, a nawet nie pamiętam jego historii. No i teraz po oglądnięciu całego arku wiem, że miałem rację. I do tego ten Anbu to potwierdził i w zasadzie już wtedy byłbym się gotów o to założyć. Z niewiadomych natomiast ten temat z plecami pojawi się ponownie w Boruto, choć w trochę innej odsłonie. Epizod oceniłem na 6. Spoko, że Tonbei powiedział, że dziadek Hotaru umieścił w niej technikę, ale upewnił się, że da się ją usunąć i stwierdził, że kto by postąpił inaczej. Jest to tyle ciekawe, że zarówno Utagata, jak i Naruto mieli w sobie coś podobnego i również zostało w nich zapieczętowane to w ten sposób, by mogli to opanować. Fajnie też Utagata wypłacił listwę Hotaru. No i bardzo przewrotne jest to, że protagoniści chcą szukać pomocy u gościa, który jest antagonistą, ale o tym nie wiedzą. Dobre było wejście pieska Paina, który powstrzymał Anbu od nawrócenia Utagaty. A ze słabizn to te flashbacki trochę już męczą. Znajdziemy tu takie z tego samego odcinka i po raz już piąty lub nawet więcej z przeszłości Utagaty, ale dosłownie to są te same urywki. Odcinek także na 6. Bardzo fajnie tutaj antagoniści zostawili pułapkę na Naruto, a do tego moim zdaniem świetnie wyglądała ta bariera zamykająca go na małym obszarze. Świetnie też Shiranami manipulował Hotaru, brzmiało to naprawdę przekonywująco. No ale ponownie w tych filerach jest pokazana niekompetencja Konoshan, skoro dali uciec Hotaru, a także dostajemy ten sam flashback chyba w każdym odcinku tego arku. Może poza pierwszym odcinkiem, bo tego nie wychwyciłem. Jednak Utagata super się wkurzył i uwolnił na tę chwilę czakrę ogoniastej, spoko animacja po prostu. No i ta dziewczynka z wybuchową notką była całkiem creepy, choć kolejnym minusem jest to, że było poważnie, naprawdę przyjemnie, a tu zebrało im się na wygłupy i niepoważne miny. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 6. Ten odcinek był średni. Ten gość jest jednocześnie psycholem i chwali się, że jest potężny, co pokazał trochę ze swoimi technikami, ale jednocześnie tej potęgi od niego z jakiegoś powodu nie czuć. Też głupie było to, jak Utagata padł ofiarą technik Shiranami chwilę po tym, jak Naruto to zrobił. No i oczywiście dostaliśmy te same flashbacki. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 5.
Fajnie wyglądali shinobi Konohy, którzy niby umarli, choć oczywiste było, że to podmianka. Sprytnie także Utakata zablokował dłonie Shiranami'ego w bańkach, przez co ten nie mógł używać pieczęci, a później Naruto od razu mu lutnął. No pięknie. Później jednak antagonista prezentował się nieźle, podobało mi się tu jego wywijanie palcem i tworzenie technik. W sumie przez cały ark jest ukrywane to, że Utakata jest Jinchuriki Seikena i oglądając to z tą wiedzą jest to ciekawe. Zresztą Naruto nawet nie mógł im o tym powiedzieć, że jest Jinchuriki Kurame. No bo to była jakaś tam tajemnica. No i giga plus za to, że filerowy ark nie miał happy endu, Pain przyszedł po Seikena i w sumie gdy tylko Utakata stał się lepszy, pokazano mu kto jest górą. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, odcinek oceniłem na 8. Średnia tego arku to 6,5. Pomimo, że ocena nie jest jakoś super wysoka, to na pewno pozytywnie wspominam zarówno Utakatę, Hotaru, jak i ich dość skomplikowaną relację. Giga plusem na pewno jest to, że przez cały ark dało się wyczuć uczucia pomiędzy nimi, a gdy wszystko zaczęło im się układać i tak naprawdę mogliby być razem, to okazało się, że Utakata dokonał żywota, a mnie ciekawi, jak wyglądałaby ich przyszłość. Mam wrażenie, że to było połowicznie smutne zakończenie, a połowicznie pozytywne, a następstwa nie poznamy pewnie nigdy, co miałoby nas skłonić do refleksji. Moim zdaniem spoko. Historia głównie o relacjach, a szczerze mówiąc nie odczułem tutaj, że dużo się działo, ale jakoś to mi nie przeszkadzało w większości przypadków. W tym arku było mówione, że uczeń zawsze musi słuchać swojego mistrza, także dawaj suba młody.